Na uroczystości wręczenia stypendiów naukowych i sportowych. Znajdujemy się w auli drugiego liceum ogólnokształcącego. Dzień szczególny dla uczniów, bo za swoje wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, bądź też za postęp w rozwoju edukacyjnym otrzymają nagrody prezydenta miasta Łomża. Myślę, że jest to też wyraz uznania władz miasta za dokonania, które mają nasi uczniowie, którzy codziennie pracują na ten sukces, a dzisiaj taki uroczysty moment, bardzo dostojny. Wiemy o tym też, że uczniowie bardzo to przeżywają, że to jest to dla nich też szczególne osiągnięcia i też takie mobilizacja do podejmowania kolejnych działań, wyznaczania sobie celów i osiągania dobrych wyników. Tych uczniów wytypowały szkoły na podstawie ocen, też i bardzo dobrego zachowania, bądź też szczególnych wyników w sporcie. Uczniów, którzy dzisiaj otrzymają stypendia, jest 71. Uczę się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Nazywam się Mateusz Jakub Gołaś. Stypendium dostałem za osiągi naukowe. Średnią udało mi się zdobyć 5.0, a reprezentowałem szkołę na wielu chociażby promocjach WETY oraz uczęszczam do Młodzieżowej Rady Miasta. Jestem jej członkiem. Więc poniekąd podejrzewam, że też to się przyczyniło, że poniekąd też reprezentuję Łomżę. Staram się jak mogę, uczęszczam do zespołu pieśni i tańca, WETA. Działam dużo charytatywnie na rzecz zwierząt. Ogólnie taniec towarzyski trenuję od 10 lat i bardzo się cieszę, że wreszcie został wyróżniony i doceniony jako taki sport, za który można przyznać komuś stypendium. Takim jednym z większych moich wyróżnień możemy powiedzieć o zeszłorocznym półfinale Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i to, czego nie mogą uwzględnić w tym roku, ale niedawno się odbyły też Mistrzostwa Polski i także znalazłam się w półfinale, tym razem w klasie A, a w tamtym roku w klasie B. Z piłki nożnej mieliśmy pierwsze miejsce, z badmintonu pierwsze miejsce, z hokeju pierwsze miejsce. Stypendium dostałam za konkurs biologiczny. Interesuję się biologią, jestem na profilu biologiczno-chemicznym. Już kiedyś miałam okazję dostać już kilka razy stypendium i pieniążki są odłożone. Myślę, że w przyszłości je wykorzystam. Zbieram na studia, tak. Studia są bardzo ważne. Jestem na kierunku weterynarii i bardzo chcę dążyć dalej w tym kierunku i spełnić swoje marzenia. Więc bardzo się cieszę, że mi to stypendium przypadło.